Miałam dzisiaj głosić, nawet tak zatytułowałam to, miałam dzisiaj głosić do was na temat uduchowionych wyobrażeń. Ale kiedy byłam na wyjeździe, właśnie między innymi też czułam taki demoniczny docisk. Nie związany absolutnie na moją osobę. Natomiast pisałam sobie kazanie i uwierzcie mi, że ja nie mogłam napisać słowa demon. Nie dlatego, że nie mogłam, tylko przestało mi pisać wszystkie długopisy. Kiedy, słowo honoru, miałam ze sobą 7 długopisów i kiedy pisałam słowo demon, przestawał mi pisać długopis. Pożyczałam długopisy od mojej siostry, potem szukałam jeszcze w tym domku, w którym żeśmy były, różnych długopisów. Nie mogłam napisać słowa ani demon, ani diabeł. Ani demon, ani diabeł. I w zasadzie podjęłam taką decyzję, że chciałabym do was powiedzieć dzisiaj takie poselstwo właśnie o demonach. Nie będzie to nauczanie i nie będę tutaj wchodziła w jakąś genezę w ogóle demonów i tak dalej, ale chciałabym powiedzieć do was kilka rzeczy, w których uważam, że większość z nas będzie umiała się obejrzeć. Chciałabym powiedzieć o tej sferze, że tak powiem, ciemności, która zazwyczaj jest przez nas lekceważona. Albo lekceważona, albo też z różnego rodzaju powodów jest przez nas niewidzialna. Uważam, że to, co powiem, będzie praktyczne dla nas. Jeszcze kiedy mieliśmy sezon taki modlitewny, kiedy były modlitwy wstawiennicze, na jednej z modlitw wstawienniczych miałam takie słowo, że wchodzimy w czas wywyższenia i bardzo ważne jest, aby tego czasu nie poniżać. Czas wywyższenia jest związany z tym, że my musimy dramatycznie dopasować się, do w ogóle dostroić się do prawd Bożych. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy po prostu cierpieć. Uważam, że jest taki temat i taki czas też teraz, że trzeba pewne furtki w swoim życiu pozamykać. Jeśli te furtki nie zostaną w ogóle pozamykane, no to niestety nie będzie się dobrze działo. Ale uśmiechnijcie się, bo to jest praktyczne słowo, nie jest to słowo potępiające, nie jest to słowo nie wiadomo jak trudne. Jest to praktyczne, będę też dawała, że tak powiem, odnośniki do swojego życia. Nie mówię niczego, z czym się nie zmagałam, nie mówię niczego, czego nie przeżywałam. Sama chodziłam w potężnym poniżeniu i wielokrotnie chodziłam w takim wyobrażeniu, jak Bóg będzie działał w moim życiu. Dorabiałam do tego pewnego rodzaju uduchowienia. A wiecie, między innymi Słowo Boże mówi, że i odpowiem im wedle ilości bałwanów w ich życiu. A więc kiedy my nie zamykamy furtek w swoim życiu pewnym w ogóle rzeczom, to często gęsto chodzimy w tak zwanym uduchowionym wyobrażeniu. Czyli powiem dzisiaj w zasadzie o takich zwykłych demonach, które gdzieś po prostu przychodzą do naszego życia i powodują, że nie wzrastamy, nie owocujemy i w jakimś stopniu jesteśmy nieskuteczni w Królestwie Bożym. Wiecie, kiedy, nie wiem jak wy doświadczacie, ale ja naprawdę po dzień dzisiejszy, jeszcze jak rozmawiam z ludźmi, to się w ogóle często mi w głowie nie mieści, że dzisiaj masa jeszcze wierzących ludzi totalnie nie chce brać pod uwagę, że mogą w ogóle mieć do czynienia z demonami. No ja nie, bo wiesz, Samral powiedział, że na rozgrzanym piecu mucha nie siada. Ja mówię, no ale to jest, no tak, dobrze, no na rozgrzanym piecu mucha nie siada. Pytanie, czy ty jesteś rozgrzanym piecem? Bo to jest masa takich właśnie sloganów. A jeszcze inna część ludzi, z którymi rozmawiam, boi się w ogóle wypowiadać słowa demon. Nie wypowiadajmy tego imienia. Nie mówmy słowa diabeł. Nie mówmy słowa w ogóle szatan. A na jego właśnie szatan. Diabeł to jeszcze diabeł, ale nie mówmy słowa szatan. Wy tak bardzo dużo w kościele używacie tego słowa szatan. Kiedyś nawet chyba mówi twój mąż, powiedział coś takiego. Szatanie? Ja mówię, ale czego, jakby, jaki lęk, jaka podstawa w ogóle biblijna do tego, żeby bać się szatana, żeby bać się w ogóle demonów i tak dalej. A więc poruszymy troszkę takich aspektów zwykłych, po prostu naszych, codziennych. Przede wszystkim wszyscy wiemy, że demony to byty jakie? Jakie?
pokonane. Jesteśmy ruchem ożywionym, przebudzonym. Demony to byty pokonane. One są bytami pokonanymi, lecz niekoniecznie chcą odejść z naszego życia. Bez czego? Bez walki. Niekoniecznie chcą odejść z twojego i z mojego życia bez walki. W liście do Efezjan 6:12 jest napisane, gdyż bój toczymy. I wszyscy wiecie, ponieważ jesteśmy wykuci na blachę, że z greki, kiedy jest użyte to słowo bój, to chodzi o to, że tam chodzi o pewnego rodzaju zapasy. I akurat ta walka, czyli zapasy, jest związana z bezpośrednim starciem. Czyli nie można tak naprawdę toczyć zapasów online, nie można toczyć zapasów tak naprawdę nie dotykając swojego ciała. Więc kiedy tu jest napisane, że bój toczymy, to chodzi o to, że my wchodzimy w bezpośredni kontakt na przykład z demonami. Pierwszy list Jana. Nie jest to list ewangelizacyjny, jest to list pisany do świadomych chrześcijan. I Jan w tym liście mówi, że nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. I wiecie, jakby nie w tym kontekście mówię, żeby być sparaliżowanym, żeby teraz, nie wiem, jakoś tam badać na prawo i lewo w ogóle, a ten coś powiedział, to jest nie z Boga i tak dalej. Nie o tym mówię. Nie pisze Jan w kontekście w ogóle sensacji, natomiast pisze bardziej o twojej i mojej codzienności. Jan przypomina, że człowiek wierzący może być zwiedziony, zmanipulowany przez złego ducha. Zgadzacie się z tym? Tak. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi, że w późniejszych czasach ludzie odstąpią od wiary i będą słuchać nauk demonów. A więc apostoł Paweł pisze ten list do ludzi wierzących. Dlaczego? Bo żeby odstąpić od wiary, to wpierw trzeba do niej co? Przystąpić. Więc pisze apostoł Paweł o twojej i o mojej praktyce, że to jest tak naprawdę atak na twoje i na moje życie. A więc mamy kilka konkretnych informacji z Pisma, że możemy być w bezpośrednim starciu z demonami i możemy być obiektem ich oddziaływania. I wiecie, moja prośba jest taka, bo wiecie, my mamy w ogóle wolną wolę i nikt do niczego nas nie zmusi. Jeśli my nie zdecydujemy zajrzeć się w swoim życiu, w takie przestrzenie, w które się nigdy nie zaglądało, to poselstwo, jak wiele też innych, czy kazań, czy w ogóle nauczeń i tak dalej, one po prostu będą niepraktycznym słowem w twoim życiu. Więc postanów dzisiaj, że zajrzysz tak naprawdę w te sfery swojego życia, o których będę mówiła. W liście Jakuba jest napisane, że powinniśmy poddać się Bogu i przeciwstawić się diabłu, a wtedy ucieknie od nas. Problem oddziaływania demonów na życie wierzących jest przedstawiony jako realny problem, wobec którego powinniśmy podjąć konkretne działania. I to jest ważne, mega w ogóle istotne, żeby nie przechodzić wobec tego, co mówię, do porządku dziennego, tylko wobec demonów, które atakują nasze życia, podjąć konkretne działania. I tak jak powiedziałam na początku, chciałabym, abyśmy zwrócili uwagę na te przejawy Królestwa Ciemności, które często umykają naszej uwadze. Zależy nam wszystkim, żebyśmy prowadzili zwycięskie życie, prawda? Takie zwycięskie od poniedziałku w ogóle do niedzieli i tak dalej, tak? Bo to jest mega, mega, mega istotne. I wiecie, kiedy będziecie tak naprawdę chcieli zbadać sobie w ogóle temat w ogóle demonów i tak dalej, czy na podstawie naszych nauczeń, czy w ogóle sami będziecie sobie badać, to na pewno dojdziecie do tego w Nowym Testamencie, że demony oddziaływały na ludzi na różnych płaszczyznach, tak? A więc moce demoniczne są pokonane, ale nie chcą odejść bez walki. Stąd mamy ten przykład właśnie, że bój toczymy. I wiecie, ja z perspektywy w ogóle czasu i z perspektywy tego, że usługuję ludziom, wiem, że masa ludzi nigdy w życiu nie weszła w bezpośredni kontakt z demonem, czyli w bezpośredni bój. Po prostu nigdy. Nigdy nie weszła w tak zwane zapasy. Nigdy. Właśnie jest masa sloganów. Diabeł jest pod moimi stopami. Jestem głową, a nie jestem ogonem. Wszystko mi się uda. Tam, gdzie postawię swoją stopę, Bóg jest ze mną.
I to tak, to są jak najbardziej prawdy w ogóle biblijne. Natomiast jest takie podstawowe pytanie, czy umiesz w sposób obiektywny popatrzeć na swoje życie i zobaczyć, czy na dzień dzisiejszy ja wydaję owoc? Czy ja wydaję owoc? Jaki? Jakikolwiek. Jakikolwiek. Czy ja wydaję jakikolwiek owoc? Diabeł krąży jak kto? Jak lew ryczący. Kogo w przyrodzie pożera lew? W przyrodzie. W przyrodzie lew pożera tak zwane słabe zjawiska, tak? Kogoś, kto jest słaby, kogoś, kto jest odłączony od stada, tego zwierzaka, które jest odłączone od stada. A więc diabeł atakuje ludzi, którzy ostygli, którzy dali się uśpić, którzy odłączyli się od stada, którzy mają swoje spojrzenie na prawdę, którzy nie chcą się rozstawać z pewnymi tokami myślowymi. Takich ludzi pożera diabeł. Takich ludzi diabeł niszczy. I nie o to teraz chodzi, słuchajcie, wiecie, że nigdy nie o to chodzi, żeby jakby czy poselstwo, czy nauczanie, żeby ono jak gdyby dało ci tę możliwość, że będziesz wytykał palcem teraz, a tamten już nie przychodzi, to znaczy, że już jest uśpiony, oddalony i tak dalej. Nie, patrzymy w siebie. Biblia najlepiej współpracuje wtedy, kiedy czytamy ją pod swoim kątem. Nauczanie najlepiej współpracuje wtedy, kiedy bierzemy jak gdyby to do siebie i zestawiamy swoje życie z tą prawdą, która jest głoszona. Jak demony, czego w ogóle demony szukają w nas? Szukają sprzymierzeńca i tak naprawdę muszą mieć coś w człowieku, do czego mogą się odnieść i nad czym mogą pracować, aby coś w zasadzie uzyskać. Jeśli ktoś ma niezaspokojone potrzeby, demony to zauważą. Jeśli ktoś ma kompleksy, głębokie nieprzebaczenie, demony takie rzeczy zauważą. Demony nie ominą tych rzeczy. One takich rzeczy absolutnie nie omijają. Rany, problemy emocjonalne. Demony będą chciały się rzucić na to miejsce, aby wdała się tam duchowa infekcja. I tak naprawdę, aby móc tobą manipulować. I demony robią różne rzeczy właśnie, żebyśmy byli nieowocni, nierozwijający się i tak dalej. Często, kiedy człowiek się rodzi na nowo, w tak zwanym pierwszym jego etapie w ogóle wzrostu, demony łapią za egocentryzm, sprawiając, że ludzie tak naprawdę służą jak gdyby sobie. To, co chcą, to chcą mieć właśnie ten komfort w ogóle życiowy, nie chcą składać jak gdyby ofiary. Chodzi o ich prywatne zadowolenie. Wiecie, ja wiele razy w takich prostych naprawdę rozmowach z ludźmi słyszałam między innymi takie teksty, że wiesz, ja już nie chodzę z Bogiem. Ja mówię, ale dlaczego? Nie chodzę z Bogiem dlatego, że Bóg nie spełnił moich oczekiwań. I w ogóle ten tekst w ogóle daje już w ogóle, że tak powiem, od samego początku informację, że człowiek w zasadzie nie zrozumiał prawdy. Co to znaczy, że Bóg nie spełnił w ogóle twoich oczekiwań? A co on tam ci obiecał? Zaraz przejdziemy też do tematu związanego właśnie z wyobrażeniami. I same tego typu właśnie stwierdzenia świadczą o tym, że człowiek w zasadzie nie zrozumiał prawdy. Kiedy chrześcijanie są pod dyktaturą egocentryzmu, to jest to część ta w nas, którą diabeł po prostu uwielbia. Uwielbia po prostu. Uwielbia tę sferę w ogóle naszego życia. Tak? I też nie chodzi o to, aby na podstawie doktryny, tak, że w ogóle stara natura w ogóle umarła. Tylko pytanie jest, czy ty tym żyjesz? Czy ty tym żyjesz? Czy to jest twoją w ogóle taką prozą życia? I tak dalej, i tak dalej. Kiedy przyjmujemy odpowiednie postawy, diabeł traci tak naprawdę możliwości, aby w nas uderzać. A więc kiedy borykamy się w swoim życiu z nieowocowaniem, w ogóle z tym, że nasze życie tak naprawdę w wielu przypadkach
jest okradzione i bardziej wygląda tak, jakbyśmy byli niewierzący, to naprawdę trzeba się w ogóle przyznać przed sobą samemu. Mam gdzieś pootwieranych w swoim życiu masę furtek. Masę furtek. I chcę wam powiedzieć z własnego doświadczenia. Jeśli człowiek jest szczery przed sobą do bólu, jeśli człowiek jest szczery przed sobą, jeśli widzi błąd i chce naprawić, i chce się dowiedzieć, jaka furtka jest otwarta, uwierz, że będziesz wiedział. Uwierz, że się dowiesz. Powiem więcej. Dostaniesz instrukcję od Boga, jak z pewnymi rzeczami się w ogóle rozprawić, jak się w ogóle z nimi zmierzyć. Tylko pytanie, czy ty chcesz podjąć taką decyzję dzisiaj, że chcesz właśnie spojrzeć w siebie, nie kołysać się już jak dziecko, wyjść z tego miejsca kołysania, tylko czy chcesz złapać każdego demona, który wtargnął do twojego życia na skutek tego, że gdzieś drzwi zostały otwarte. Co robi diabeł, aby sprawić, aby chrześcijanie stali się tak zwanymi ludźmi zneutralizowanymi, nie przynoszącymi owocu i nie stanowiącymi dla niego żadnego zagrożenia? I wiecie, w przypadku masy w ogóle chrześcijan w ogóle udaje się diabłu doprowadzić ludzi do miejsca nieowocowania, do miejsca bycia nieskutecznymi i tak dalej. Często próbujemy się skupiać na tak zwanych bytach wielkich. Ostatnio z Arturo rozmawialiśmy o czymś takim, że my z powodu doktryny i z powodu tego, co wiemy, pewne rzeczy większe, one nas nigdy nie dotkną, dlatego że my mamy wiedzę. Dlatego że tak akurat jest, że jesteśmy ruchem apostolskim i przed nami zostały otwarte różne rzeczy. Mamy wgląd do tak zwanej wiedzy, do której zazwyczaj ludzie na przykład nie mają. A więc pewne byty wielkie, one nas nie dotkną z uwagi na doktrynę, którą mamy. Ale masa demonów, takich właśnie ogłupiających, po prostu lata w życiach i one latają w taki sposób, że totalnie są właśnie niezauważone. Wiele osób wyobraża sobie diabła właśnie, że diabeł to tam wparuje do mojego życia jak jakiś tam, nie wiem, rockman w ogóle w jednym ręku będzie miał piłę elektryczną, w drugim w ogóle piłę mechaniczną i w ogóle wpadnie i mówi dzisiaj w ogóle nie będziesz chodził do kościoła i nie będziesz czytał Biblii. No nie, to są takie właśnie wyobrażenia o diable. I te wyobrażenia o diable powodują, że lekceważymy to, co się tak naprawdę nazywa prozą życia. Najczęściej diabeł przychodzi i przytula nas do swojej kosmatej piersi. Na przykład poprzez to, że masz jakiś swój ulubiony serial. I to jest twój kościół. Twoim takim... Jezu, ostatnio się śmiałam właśnie, że diabeł nie posyła do nas orków, jeśli jest w stanie nas w domu zatrzymać ojcem Mateuszem. No tak. Nie pośle diabeł do naszego życia orków, jeśli jest w stanie nas zatrzymać w domu ojcem Mateuszem. Lub potrzebami. Po co ma wysyłać do ciebie nie wiadomo kogo, jaką rzeszę bytów w ogóle demonicznych, jeśli zatrzymuje cię komfortem twojego życia, jeśli zatrzymuje cię twoimi potrzebami, tym, że one są takie głośne, one w ogóle tak krzyczą. I masa ludzi jest tym uśpionych, ukołysanych, ululanych. I na to się najczęściej nie zwraca uwagi. Lub się mówi, na to co, Bóg nie chce, żebym był szczęśliwy? Ale Bóg nie chce, żeby mi się dobrze działo? Nie, no ja w ogóle o tym nie mówię. Ale mówię w ogóle, jaka jest równowaga. Trudno jest być duchowo wrażliwym, jeśli tak naprawdę diabeł zagospodarował twój czas. I na przykład tak. Takie przykłady ludzi, którym diabeł na przykład gdzieś pomógł nie dojechać. Czyli jak działają demony?
jest na przykład jakieś ważne wydarzenie, ma odbyć się jakieś w ogóle, nie wiem, poselstwo takie, które będzie w stanie cię podnieść w ogóle do zupełnie innego na przykład miejsca. I okazuje się, że człowiek nie dojeżdża na spotkanie. Nie dojechał w ogóle człowiek na spotkanie. My kiedyś z Norbertem, jak w ogóle poznałam Norberta, przez taki, ile to było? Chyba przez 3 lata, nie? Przez 3 lata byliśmy na takiej grupie domowej w Warszawie i mieliśmy takiego lidera, który taką fajną rzecz nam właśnie pokazał. Na przykład modlimy się i jest taka w ogóle modlitwa przeciwko, powiedzmy, pewnym demonom i tak dalej. I nagle jedna osoba, od tak nagle, po prostu się zerwała i wyszła. I on zawsze nas zatrzymywał i mówi, chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. To jest diabeł. To jest diabeł. W ogóle jakiś taki bardzo niski rząd, jakiś głupi, taki kosmaty w ogóle, jakiś, wiecie o co chodzi? Taki, który być może nawet żadnego imienia w ogóle nie ma. Przyszedł i zarzucił szmatę na głowę. Wiesz o co chodzi? Ale właśnie wykorzystał luki w człowieku, wykorzystał pootwierane furtki, wyprowadził człowieka ze spotkania. Ile razy na Kasprzaka doświadczaliśmy właśnie czegoś takiego, że poruszaliśmy ważny temat. Ważny temat poruszaliśmy. Nagle wstaje 5 osób rzędem, ciurkiem, tak wychodzą. Ile razy mówiliśmy, to demony was wyprowadzają. To demony was wyprowadzają. Czemu? Ponieważ one nie chcą, abyś usłyszał prawdę. One nie chcą, abyś został wyzwolony poprzez to, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I to są te głupie demony. Takie kurcze jakieś chochliki. I wiecie, prawda jest taka, że w ogóle kiedy my dotykamy tematu świadomości, kiedy jesteśmy coraz bardziej świadomi o tej dziedzinie królestwa ciemności, tej głupiej takiej, no to naprawdę mogę powiedzieć, że będziemy osiągali sukces. Jeśli weźmiemy autorytet i spojrzymy w ogóle troszkę inaczej na te głupie, podrzędne demony, którym udaje się niestety, ale zwyciężać w życiu wielu chrześcijan. Diabeł szuka takiej sytuacji, aby przekierować twoją i moją uwagę, aby zatrzymać cię na czymś dłużej, żeby na czymś cię po prostu przytrzymać, nawet na jakiejś formie na przykład problemu, żebyś był skupiony na tym w ogóle problemie. Usiłuje zabrać twoją uwagę, abyś nie poświęcał rzeczy na, żebyś nie poświęcał uwagi na właściwe rzeczy, a więc diabeł jako strażnik czasu. Pamiętacie to słowo, jak mówiłam o tym, że Bóg potrzebuje naszej uwagi. I diabeł, żeby działał w naszym życiu, również potrzebuje naszej uwagi. On potrzebuje naszej uwagi. On, kiedy ja w ogóle przyglądam się na wiele sytuacji, to widzę, że no jednak zdobył diabeł tą uwagę. Jednak udało mu się zdobyć tą uwagę. Nie wiem, czy doświadczacie na przykład takich rzeczy, ale ja, kiedy w ogóle uczyłam się modlić i kiedy na przykład miałam się skupiać w ogóle na czymś duchowym albo młodym wierzącym, to natychmiast moja uwaga skierowywana była na nieuprane rzeczy, na rozwalone skarpetki, na to, tu się troszkę pomodlę, tu włączę pranie, tu się troszkę pomodlę, tam coś przyciszę, tu się pomodlę, tu odbiorę paczkę, tu się pomodlę, tam coś przedzwonię, tu się pomodlę, napiszę SMS-a. Wow, co to jest? No można powiedzieć, ale jestem rezolutna. W jednym czasie zrobiłam tyle rzeczy. I pomodliłam się, i zadzwoniłam, i pomodliłam się, i kuriera w ogóle załatwiłam, i pomodliłam się, i jeszcze coś tam, gaz zmieniłam. Nie, to demon. To demon. To przyszedł diabeł i stał się strażnikiem mojego czasu. Stał się strażnikiem mojego czasu. I tak, wiecie, bo nie chodzi też o to, że wszędzie, że tak powiem, żeby szukać jakieś demony i tak dalej i w ogóle nadawać im jak gdyby jakieś tam imiona i tak dalej. Nie. Wystarczy przyjąć odpowiednie postawy. Wystarczy przyjąć właściwe postawy. Czy w ogóle odnajdujecie się w tym? Czy doświadczacie czegoś takiego, że kiedy próbujecie skupić się na czymś, co będzie dla was dobre, efektowne, efektywne, nie wiem jak to się mówi, coś, co w ogóle podniesie twoje życie, coś, co da ci większą w ogóle świadomość, coś, co da ci w ogóle wgląd, prosta rzecz, odpalam sobie duchowe kazanie. W ogóle, Jezu, jak jestem śpiący. Wiesz, nie mam rady. Jezu, to ci jest, śpiący jestem. A potem w ogóle 15 minut tam się, nie wiem, pójdziesz w ogóle, wysiusiasz, włączasz film. Wszedł. Ty, wszedł film. No wszedł film. Czemu? Diabeł. No diabeł.
No to po prostu diabeł, on nie chce. Chce być strażnikiem twojego czasu. Potrzebuje uwagi. I ten sposób usypiania duchowego jest jedną z najczęściej używanych rzeczy przez diabła. W zasadzie bardzo rzadko mamy do czynienia, bo wiecie, to jest właśnie to. Po co ma uderzać czymś większym, jak w ogóle wysyła masę chochlików, które wprowadzają w ogóle ludzi w stan tak zwanego w ogóle uśpienia, dezorientacji w ogóle duchowej i to doprowadza do nieefektywności i tak dalej. Masz coś takiego, że włączasz na przykład sobie jakieś nauczanie i natychmiast cię ogarnia senność. Doświadczacie czegoś takiego? No właśnie. Albo na przykład podczas spotkania. Podczas na przykład spotkania w ogóle jest powiedziane ważne słowo. I nagle ktoś ma w ogóle i nagle ktoś ma włączony traktor. Kurczę. I oczywiście nie mówię o tym, żeby zawsze i wszędzie gdzieś dopatrywać się, tak? Bo czasami jest tak, że nie wiem, byłeś na misji, wróciłeś z Afryki, zmienił się czas, nie dospałeś, nie przespałeś, wracasz i jesteś zmęczony. Ale chodzi mi o coś, co na przykład wiesz, że jesteś wyspany, wiesz, że się dobrze suplementujesz, wiesz, że w ogóle odpoczywasz. Wiesz, że pewne rzeczy u ciebie nie mają prawa się wydarzyć, a nagle jesteśmy w kościele, jest duchowe słowo, wyswobodzone jest naprawdę dobre słowo i ty i ktoś nagle... Diabeł. Są to tak naprawdę działania demonów. Demony wywołują konflikty. Niedzielne poranki. My w zasadzie już takich rzeczy nie mamy, ponieważ mamy pozamykane masę furtek w swoim życiu. Ale kumulacja nagle, niedzielny poranek, jedziemy do kościoła, wiecie o co chodzi? I nagle tu kupa, tu coś wylane, tu coś wykipiało. To demony. To demony nie chcą, żebyś dojechał na spotkanie kościoła. Kiedy jesteśmy tego świadomi, to bierzemy nad tym autorytet. Modlimy się i zmieniamy rzeczywistość. Ale masa ludzi nie jest tego świadoma. I co robi? Ulega temu. Po prostu temu ulega. My niedawno mieliśmy taką sytuację, jedziemy do kościoła, w ogóle ruszamy i tak już byliśmy spóźnieni. Ruszamy i w ogóle, ja mówię do Artura, cicho. Mama jeszcze chyba wtedy żyła, nie? Tak. Kokota słyszę. Kurna, kot w ogóle nam się... Wpieprzył nam się kot do samochodu. No ale nie ma kota, w ogóle oglądamy się, nie ma go w bagażniku, normalnie nie jest przypięty pasami, no nie ma kota. Ale w ogóle gdzieś słyszymy kota. Zatrzymujemy się. Okazuje się, że taki tyci w ogóle kotek przyczepił nam się gdzieś w ogóle do opony. Wiecie, o co chodzi? I tego rodzaju też sytuacja w wielu przypadkach może spowodować, ja nie wiem, jakieś w ogóle jedziemy, teraz zadbajmy o kota, zawieźmy go teraz do lecznicy, zobaczmy, czy jemu się nic nie stało i tak dalej. Się tam nic nie wydarzy. Nie, w ogóle kota ściągamy, słuchajcie, z opony. Piątka, dziewiątka, zawracamy się w ogóle, Wiktor tam chyba, czy Sara zeszli, kota w ogóle wzięli, a my prujemy gdzie? Do kościoła. Ale te niedzielne poranki, ta nagła w ogóle kumulacja, ta taka w ogóle, wiecie, śnieżna kula, nie? Wystarczy, że padnie jedno słowo padło, kulka się toczy w ogóle i już, kurczę, za chwilę spada taka armata. Ja, człowieku, to jest nasza codzienność. To jest, kochani, nasza codzienność. Ale kiedy będziemy świadomi, że to są działania demonów, które chcą nas odciągnąć od rzeczy właściwych, to będziemy przybierali konkretne postawy. I co z tego? Nad każdą sytuacją, która się wydarzy, możemy wziąć autorytet. Pytanie, czy właśnie jesteśmy świadomymi ludźmi. I prawda też jest taka, że, bo wiecie, wiele rzeczy jest mega przewidywalnych. Jeśli uda się diabłu zmanipulować ciebie i mnie w bardzo takich w ogóle prozaicznych rzeczach życia codziennego, to chcę ci powiedzieć, że to jest przewidywalne wręcz,
tak zwane samosprawdzające się proroctwo, że wielkie rzeczy wrócą. Jeśli uda się diabłu zawładnąć twoim czasem, jeśli będzie strażnikiem twojego czasu, jeśli jednak ukradnie ci tą uwagę, jeśli nie będziesz człowiekiem świadomym, jeśli te głupie demony spowodują, że im ulegniesz, że będziesz na co dzień zmanipulowany, to jest to przewidywalne, że wrócą rzeczy większe. Wrócą po prostu rzeczy większe. I w wielu przypadkach to są takie właśnie samosprawdzające się proroctwa. I teraz właśnie, bo w zasadzie to w ogóle o tym tylko miałam głosić, ale chcę wam powiedzieć troszkę na temat tego też wyobrażenia, ponieważ też w tej przestrzeni demony odgrywają jakąś rolę. A więc także dzieje się też tak, że bardzo dużo właśnie ludzi jest w takim miejscu wyobrażenia. I dla mnie osobiście najgorszą rzeczą, jeśli te wyobrażenia się jeszcze uduchawia. Mam jakieś na przykład wyobrażenie i to wyobrażenie jest na przykład uduchowione. I chcę wam powiedzieć taki przykład, który bez poruszania tutaj jak gdyby imion i nazwisk, bo nie ma takiej potrzeby, ale chcę wam powiedzieć o takim mężczyźnie, który miał jakieś wyobrażenie żony. Że to będzie no taka, a nie inna. W zasadzie powiedział kiedyś, nie musi być mądra, nie musi być ładna, ale żeby była mądra. Ktoś do niego kiedyś mówi, a ja bym dźwignął i jedno i drugie. To tak a propos troszeczkę, żeby was rozśmieszyć. Ale miał jakieś wyobrażenie w ogóle swojej małżonki. I wiecie, on był tak uparty, on w ogóle się tak skoncentrował na tym wyobrażeniu, że ona będzie w takiej służbie, w ogóle językami będzie władała, w ogóle szablę będzie miała, chrzest wzięła, no w ogóle wszystko, wszystko, wszystko. I tak naprawdę jego uduchowione wyobrażenie spowodowało, że wiecie, czego nie zobaczył? Nie zobaczył rzeczy oczywistych, nie zobaczył w rzeczach oczywistych realnego zasobu Boga, ponieważ pod jego nosem była kobieta. To była kobieta, która była rezultatem jego modlitw. Ale on miał jakieś wyobrażenie. Miał jakieś wyobrażenie o tej w ogóle swojej żonie. I my do niego kiedyś powiedzieliśmy, Ty w ogóle nie widzisz tych rzeczy oczywistych. Ta kobieta, która w ogóle jest, to jest w ogóle możliwość Boga i zasób Boga, który w ogóle stoi przed tobą. Napoiła wszystkie twoje wielbłądy. Czego ty szukasz? Czego szukasz, chłopie? Wiecie, akurat w jego przypadku wydarzyło się tak, że posłuchał i wziął tą właściwą kobietę. Ale zobaczcie, jak to jest. Ja znam masę ludzi, masę kobiet i masę mężczyzn, którzy się tak w ogóle, nie wiem, stracili w ogóle pół swojego życia, bo mają wyobrażenie męża albo żony i nie patrzą na rzeczy oczywiste, nie patrzą w ogóle na możliwości i zasoby w ogóle Boga, które Bóg w ogóle przed nimi stawia. A więc to wyobrażenie to jest w ogóle masakryczna, wiecie, masakryczna rzecz. I często ludzie w tym wyobrażeniu, a propos jeszcze na przykład szukania męża i żony, tkwią w jakimś takim miejscu w ogóle oczekiwania. I ja to do takich ludzi mówię, posłuchaj, Bóg cię nigdy do takiego oczekiwania nie wezwał. Nie do tej formy oczekiwania, ale powiem ci, co się wydarzyło w twoim życiu. Diabeł cię wyeliminował. Zostałeś wyeliminowany. Nie widzisz tak naprawdę rzeczy oczywistych. I wiecie, masa ludzi zajęła się właśnie tak zwanym czekaniem, wyobrażeniem o służbie, a nigdy nie przyłożyli rąk do pługa. A ja nie spotykam ludzi, którzy wzięli się za służbę i siedzą w miejscu oczekiwania. O tacy ludzie nie po prostu no nic nie zrobią, tak? Ponieważ każdy, kto w ogóle się bierze za służbę, to co robi? Przykłada ręce do swojego pługa. I
I nie ma nic złego w tym, że na przykład coś sobie wyobrażamy, bo jakby mamy też wyobraźnię w ogóle i tak dalej. Natomiast jest złe wtedy, kiedy stajemy się niewolnikami własnych wyobrażeń, uduchawiamy to i przez to, i jeszcze dodajemy właśnie do tego jakieś tam informacje, że Bóg mi coś tam obiecał. Kolejną rzecz, przez które też jak gdyby działają demony, rzecz, przez którą działają demony, to są depresje, poczucie niższości i kompleksy. I prawda jest też taka, że zobaczcie, bo my w zasadzie mamy bardzo dużo takiego materiału, mamy też narzędzia w Kościele, z którymi, które można adekwatnie w ogóle przyłożyć do swojego życia i pewne rzeczy można w swoim życiu zakończyć. No ale, jednocześnie, no, nie wiem czemu tak się dzieje, no ale tak się dzieje, że się do pewnych rzeczy nie podchodzi w ogóle w sposób praktyczny, nie? I jeśli takie rzeczy jak właśnie niskie poczucie własnej wartości, depresja czy kompleksy na co dzień, regularnie trzymają cię, mają cię w ogóle w garści, to nie ma takiej szansy, żebyś się odbił i żebyś pofrunął do tego miejsca, o którym marzysz. Te rzeczy w zasadzie ci nie pozwolą prawdziwie na siebie patrzeć, w dobry w ogóle sposób wierzyć i tak dalej. Kto z was, wstając rano, patrzy w lusterko i w ogóle mówi: wow, wszechmogący Bóg kocha w ogóle, kocha mnie, kocha tego kolesia, kocha w ogóle tą dziewczynę. Mówicie tak do siebie? Czy w ogóle ta tożsamość, która jest tak mega w ogóle istotna do tego, aby właśnie przede wszystkim też odbierać demonom w ogóle pewne obszary, czy ona, czy jesteście na niej sfokusowani, czy nie jesteście na tym sfokusowani? Powiem wam coś teraz prywatnego. Mogłabym powiedzieć, żeby wyłączyć kamerę, ale ryzykuję, nie wyłączam. Miałam dziadka Stefana Ceruńskiego, który lubił kobiety. A propos takiej w ogóle, takiego sfokusowania się w ogóle na tożsamości i na poznawaniu pewnych rzeczy. I mój dziadek, no, lubiał kobiety. Lubiał kobiety i u nas w rodzinie, no, mówiło się o tym, że tam, że może gdzieś tam dziadek jeszcze na boku jakąś babę ma. Ale nikt nie miał jakichś tam, wiecie, dowodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moja babcia niekoniecznie była jakaś tam za miła dla mojego w ogóle dziadka i tak dalej. I wiecie co? Rodzina, z której ja pochodzę, my wszyscy mieszkamy i zawsze mieszkaliśmy w Nasielsku, to jest duża rodzina. Rodzina Ceruńskich to była taka, ta lepsza rodzina, wiecie o co chodzi, nie? Mój dziadek taką był personą. I na różnego rodzaju imprezy, czy to były imprezy, czy urodziny, czy imieniny, czy potem jakieś pogrzeby i tak dalej, przychodziła zawsze pewna kobieta. I ja w ogóle nie wiedziałam, kto to jest. W ostatnim czasie, jak ją spotykałam gdzieś na mieście, to ona mi się zawsze przyglądała. Ale ja miałam swoje jakieś takie wyobrażenie, z jakiego powodu ona się na mnie przygląda. Między innymi dlatego, że w jakimś momencie mojego życia połączył nas ten sam mężczyzna. Więc wydawało mi się, że ona patrzy na mnie, bo z jednym facetem miałyśmy do czynienia. Ale teraz podczas pobytu mojej siostry tutaj, moja siostra poszła do naszej rodziny i zaczęli tam sobie opowiadać o tak zwanych rzeczach tajemnych w rodzinie. I co się w ogóle okazuje, że właśnie ta kobieta, która przychodziła na te różne imprezy w ogóle i tak dalej, ta, która się tam gdzieś na mnie przyglądała, okazuje się, że jest to nieślubne dziecko mojego dziadka. I w ogóle nagle padło wyobrażenie. Wyobrażenie tego, że ona nie patrzy na mnie z tamtego powodu, o którym ja myślałam, tylko ona na mnie patrzy z jednego powodu. Z takiego powodu, że ja noszę nazwisko jej ojca. Wiecie, i we mnie jest chęć poznania kogo? Nowej ciotki. Już wiem, że ma na imię Ela. Odpaliłam wszystkie możliwe kontakty. Poruszyłam tego. I już wiem. I wiecie co? Ja się w ogóle z nią spotkam, bo ja w ogóle, ja jestem, to jest w ogóle część mojej rodziny. Część mojej rodziny. W ogóle najmłodsza siostra mojego taty. A dlaczego mam nie skorzystać z cioci Eli? Rozumiecie? Jestem sfokusowana na tym. I taki fokus mamy mieć, jeśli chodzi w ogóle o tożsamość naszą. Musisz być sfokusowany na tym. Każdego dnia musisz wstawać rano, patrzeć w lusterko i w ogóle mówić: Boże, ale jestem cudny, ale jestem cudna.
tu ci coś tam wisi, tu coś ci tam, ale kogo to interesuje? Czyli podczas codziennej higieny powinieneś, patrząc w swoje oblicze, być dumny z tego, że umarł za ciebie wszechmogący Bóg. Bo prawda jest też taka, że jeśli źle o sobie myślimy, jeśli masz złe myśli w ogóle o sobie, to kochani, to nie pozwala naprawdę w realu stanąć w wierze. Zgodzicie się z tym? Jeśli źle o sobie myślisz, to nie będzie ci to pozwalało prawidłowo stanąć w wierze. Człowiek, który coś robi w wierze, to jest ktoś, kto ma świadomość, że oto robi coś upoważniony przez wszechmogącego Boga, aby to robić. A człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości, który uważa siebie za jakieś coś podłego, za coś małego, za jakieś w ogóle takie, nie wiem, jakieś główienko, które się tam przytoczyło albo wypełzło grom wie skąd. Rozumiecie? Jak ma wierzyć? Jak ma prawidłowo stawać w wierze? Wiara wymaga odwagi. Kiedy żyjesz w kompleksach, w strachu, w samoponiżeniu, w poczuciu gorszości, to tak naprawdę diabeł cię kontroluje każdego dnia. I możesz zadawać sobie pytanie, czemu nie mogę rozwinąć skrzydeł? Czemu jeszcze nie robię tego? Dlaczego nie mogę tych rzeczy dosięgnąć? Nie możesz tych rzeczy dosięgnąć, dlatego że diabeł kontroluje cię poprzez właśnie tego rodzaju rzeczy. Niska samoocena, strach i poczucie gorszości. Prawda jest też taka, że jeśli nosisz w sobie żal, nieprzebaczenie w stosunku do osób, które cię zraniły, nieufność w stosunku, to tak naprawdę to się też przeradza, jeśli tego nie porządkujemy, to się też przeradza w stosunku do osób, które cię jeszcze nie zraniły. Ale jest coś takiego w podświadomości, że ty się spodziewasz, że te osoby cię zranią. Jesteś nieufny. I potem się przypisuje jakieś rzeczy na przykład tam komuś. Nie masz z kimś jakiejś, powiedzmy, relacji i tak dalej, ale on mnie na pewno zrani. A skąd w ogóle taka reżyserka w ogóle zdarzenia, nie? Bo nosisz w sobie te rzeczy, przyciągasz te rzeczy do siebie. To są właśnie te samo spełniające się proroctwa. Pielęgnowanie w sobie pamięci, krzywd zaznanych jest czymś, co przesądza, że reszta naszego życia będzie toczyła się jak to, co postanowiliśmy zabrać ze sobą jako psychologiczną siłę napędową. I teraz jest takie pytanie w ogóle, czy jesteś gotowy dzisiaj zniszczyć takie muzeum diabelskich dzieł w swoim życiu? Wiecie, prawda jest też taka, że dopóki nie wchodzimy w te zapasy z różnymi rzeczami w naszym życiu, to my też mamy małe takie doświadczenia związane właśnie ze zwycięstwem, nie? Bo czegoś nie rozpoczęliśmy. Bo w zasadzie za ważne rzeczy w swoim życiu nigdy się nie wziąłem. Zniszcz dzisiaj takie muzeum. Muzeum takich właśnie diabelskich dzieł. Weź wsadź tam w ogóle pazurę. Urwij temu łeb. Wypędź ze swojego życia masę tych takich głupich demonów, które cię ogłupiają, które ci każdego dnia zarzucają szmatę na głowę, abyś na przykład nie widział i nie był świadomy. Czy jesteś dzisiaj na przykład, czy w ogóle na co dzień jesteś sfokusowany, aby szerzyć Boże Królestwo? Czy na co dzień szukasz sytuacji? Czy wykorzystujesz każdą sytuację, aby głosić Ewangelię? Jeśli nie, to znaczy, że jesteś ululany. To znaczy, że jesteś uśpiony. I zrobiły to demony. A na przykład jesteś pobudzany tylko i wyłącznie do głoszenia podczas, nie wiem, jakiegoś ekspresyjnego w ogóle poselstwa, tudzież głoszenia i tak dalej. Jeśli na co dzień nie masz w sobie tego pędu, nie jesteś rozbudzony, aby wykorzystywać każdą sytuację, aby szerzyć Królestwo Boże, to dałeś się ululać diabłu. Jeśli zgasła w tobie gorliwość, to jesteś uśpiony. Jeśli nie masz tej gorliwości, to zostałeś uśpiony przez diabła.
Powiedz, że nie chcesz być koneserem nauczeń. Że nie chcesz być koneserem nauczeń. W ogóle my to, co mamy, to nie po to, żebyśmy byli koneserami nauczeń. Zgadzacie się? Nie jesteśmy koneserami nauczeń. I nikogo z nas Bóg nie powołał do takiego jury, żeby osądzać w ogóle działanie drugiego człowieka. Ja nic nie robię, ale siedzę w jury i w ogóle osądzam działanie w ogóle ich. Nie. Ty przyłóż rękę do pługa. Wystąp przeciwko tym demonom, którym się właśnie udało ciebie uśpić w tych prostych rzeczach. Osłabłem w prostych rzeczach. Udało się diabłu zasłonić mi oczy. Nie widzę już tak. Nie widzę zgubionego świata. Nie jestem wrażliwy na człowieka, który jest w ogóle w potrzebie. Nie jestem wrażliwy na kogoś, kto jest chory. Nie jestem w ogóle wrażliwy. Czemu? Jestem w kościele przebudzeniowym. Czemu? No może dlatego, że stałeś się koneserem nauczeń. Że może odpalasz sobie, wiesz, o, dzisiaj odsłucham 17 nauczeń. I ty i ja jesteśmy, kochani, powołani do tego, aby przynosić owoc. Czy jest to łatwe i czy jest to proste i czy łatwo jest się w tym obejrzeć? Czy doświadczacie tych rzeczy? Bo to jest mega istotne. Wiecie, bo ja doświadczałam tych rzeczy w moim życiu. Że właśnie w wielu przypadkach szukałam niemiłosiernie jakiegoś, kurczę, trudnego rozwiązania, a rozwiązanie było w ogóle mega proste. Dałam się ululać. Dałam diabłu uwagę. Oddałam mu swój czas. Stał się strażnikiem mojego czasu. W zasadzie w wielu przypadkach w ogóle Bóg nie mógł do mnie dotrzeć. W ilu przypadkach ja na przykład doświadczyłam czegoś takiego, że z uwagi na przykład na to, że nie rozprawiałam się z lękiem, słyszałam fałszywy głos. To nie był głos Ducha Świętego. To właśnie w ogóle dostawałam odpowiedzi według ilości bałwanów w moim życiu. Rozumiecie? Ale ja dzisiaj umiem te rzeczy w ogóle w sobie poukładać. Chodzi o to, że to jest tak bardzo istotne i tak bardzo ważne, aby poodbierać diabłu te przestrzenie, które no, trzyma dlatego, że ty po prostu mu na to pozwalasz. Ostatnio z jakimś tam człowiekiem w ogóle rozmawiam, pytam je o rozwiązanie pewnej sytuacji. Ja mu daję to rozwiązanie. Przychodzi do mnie jako do lidera, chce rozwiązania, więc kiedy przychodzi i chce rozwiązania, jak nie mam, nie zna tego rozwiązania. Bo gdyby znał, to by do mnie nie przyszedł. Więc ja mu daję to rozwiązanie i nie mija, nie wiem, 2-3 godziny, człowiek już ma w ogóle jakąś inną koncepcję. O, on tam usłyszał Boga, w ogóle on nie ma przekonania, a ma inne przekonanie. A ja wiem, że ma lęk, że jest związany lękiem, że boi się wziąć za tą dziedzinę swojego życia i udało się diabłu w ogóle dotrzeć do niego i on w ogóle nie słyszy Boga, tylko słyszy diabła. A prawda jest w ogóle taka, że jeśli tego tematu w ogóle nie załatwi, no to nie będzie dobrze. To, kochani, to jest nasza codzienność. To jest naprawdę nasza codzienność. Żebyśmy wiedli to zwycięskie życie, to musimy zacząć zwyciężać w takich tych bardzo, bardzo, bardzo prozaicznych w ogóle rzeczach. Kiedyś, nie wiem, czy jesteście gotowi na takie objawienie, czy to z czym się z wami podzielę, czy w ogóle to poniesiecie. To nie jest moje objawienie, ale to jest objawienie takiego pastora dużego kościoła. Stanął przed swoją kongregacją i właśnie również w taki sposób powiedział. Słuchajcie, ja nie wiem, czy w ogóle poniesiecie to, co ja powiem, czy jesteście w stanie odebrać to objawienie, ale wam powiem. Obudziłem się dzisiaj o 5 rano. I zacząłem się zastanawiać. Czemu się obudziłem o 5 rano? I taki w ogóle głos. Nie kładź się już. Daj mi uwagę. Poczytaj Biblię. Proza. Jak często próbujemy odbierać rzeczy z nie wiadomo jakich okien w wieżowcu, które jeszcze nie są dla nas, a nie odpowiadamy na te proste takie właśnie rzeczy. Jak myślisz, po co się obudziłeś o 5 rano?
żeby pielić ogródek? Czy jesteś dzisiaj gotowy na bezpośrednie starcie, na bezpośrednie zapasy? Tylko i wyłącznie na podstawie tego słowa, że bój toczymy. Musisz wejść w zapasy z lękiem, z niską samooceną, z tymi rzeczami trzeba wejść w zapasy. Wielu z was nigdy tego nie zrobiło. Nigdy. I teraz tak, między tobą a tak zwanym triumfem w ogóle duchowym, czyli tym zwycięstwem, jest opór. A apostoł Paweł powiedział, że bój toczymy. Zobaczcie, takie proste w ogóle rzeczy. Na przykład rozpoczynamy w ogóle uwielbienie, nie? Jak wielu z was na samym początku nie jest w stanie przeciwstawić się temu oporowi. Czemu? Tej niechęci. Temu, żeby się w ogóle poruszyć swoim ciałem. Nie. Nie. To jest właśnie opór. I między innymi tego rodzaju rzeczy spotykamy w swojej codzienności. Wejdź dzisiaj, postanów w ogóle, że wejdziesz w zapasy z tymi podstawowymi w ogóle rzeczami, które na co dzień w ogóle niszczą twoje życie. I gdzie jest zwycięstwo dla ciebie i dla mnie? Jest, kochani, za granicami zniechęcenia. Naprawdę. Za granicami zniechęcenia. Diabeł jest pokonany, demony są pokonane. Prawdę, którą poznaliśmy, ona winna nam dać świadomość, wprowadzić nas w ogląd samych siebie, abyśmy mogli też widzieć właśnie te proste, takie właśnie głupie demony, które atakują nas każdego dnia, ponieważ to one, takie małe liski, które niszczą, winnice. Podejdźcie do tego w sposób praktyczny. Chcę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, z różnymi rzeczami się zmagałam. Zmagałam się z niskim poczuciem własnej wartości. Zmagałam się naprawdę z organicznym lękiem. Ja w ogóle się tak bałam, znacie w ogóle z mojego życia, że tak się bałam, że kiedyś mi szczur wyszedł z sedesu, ponieważ uwalniałam wiarę w to, że właśnie któregoś dnia wyjdzie mi szczur. I realnie mi wyszedł. Więc ja naprawdę weszłam w zapasy z niską samooceną, z lękami. Porobiłam tak zwane... bo nie ma też takiej możliwości, że jeśli nie będziemy się w ogóle poszerzać w tych rzeczach, o których ja dzisiaj powiedziałam, że będziemy w ogóle wzrastać w Duchu Świętym. To jest ciężar, to jest balast. To w ogóle nie pomoże nam odpowiednio ani biec, ani myśleć, ani wierzyć. Więc zostawiam was z tym, kibicuję wam. Nie ma nic strasznego w diable ani w demonach. Nie bójcie się słowa szatan, nie bójcie się słowa demon. To są byty, które są pokonane. Ale niestety bez tak zwanych zapasów, no niestety nie chcą oddać terenu, więc bądźcie zdrowi.